Zakład wielkopiecowy w Starachowicach zakończył swoją pierwotną funkcję w 1968 roku. Po ponad 30 latach, 1 stycznia 2001 roku, na pozakładowych terenach otworzono Muzeum Przyrody i Techniki. Obiekty znajdujące się na 8-hektarowym terenie wymagają szczególnej konserwacji i remontów. Na ten rok priorytetem dla dyrekcji muzeum jest remont basenów odstojnikowych. Te obiekty, może nie tak spektakularne, jeżeli na nie patrzymy, ale bardzo istotne jako element ciągu technologicznego. Co się działo z tymi obiektami? Otóż te obiekty zostały zbudowane po to, aby zbierała się tam tak zwana woda przemysłowa. Ta, która z poszczególnych elementów całego zespołu spływała właśnie tutaj. I co ważne, tu ulegała oczyszczeniu w tych odstojnikach i dopiero już w stanie bezpieczniejszym zdecydowanie dla środowiska była odprowadzana kanałem do rzeki Kamiennej. Już w czasach świetności zakładu wielkopiecowego myślano o ochronie środowiska i wprowadzano różnorodne rozwiązania. Na początku XX wieku zainstalowano filtry do odciągania szkodliwych, trujących gazów wielkopiecowych, a zatem te elementy związane również z ochroną środowiska nie były zupełnie obce naszym przodkom. Modernizacja basenów odstojnikowych to dosyć wymagające przedsięwzięcie. Będziemy musieli naprawić nie tylko te elementy murowane, ale również te, które są związane z odprowadzaniem wody, czyli głównie te stawidła, stalowe konstrukcje, które towarzyszą tym basenom. Jeśli remont basenów się powiedzie, będą służyć tym razem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Baseny te nam posłużą, tak jak naszym przodkom, do odprowadzania wody, głównie tych wód opadowych, które gromadzą się przy budynkach. Te budynki są zbudowane z piaskowca, z kamienia wapiennego, bardzo silnie sączą wilgoć, co odbija się niekorzystnie na chociażby ich elewacjach. Po to, aby one były te prace, które już wykonaliśmy, żeby mogły być trwalsze, żeby te obiekty pięknie wyglądały dłużej, no musimy starać się zabierać tą wodę. I właśnie mamy na to już swój pomysł i ta woda będzie również odprowadzana tutaj do tych basenów. Przewidywany koszt modernizacji basenów odstojnikowych to około 100 tysięcy złotych. Kolejno dyrekcja muzeum chce zadbać o sąsiedni budynek, wieżę ciśnień i maszynę parową.